Witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo gorąco. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj być wśród tej najmłodszej części Polonii, że mogę się z nimi spotkać. Przez 27 lat uczyłam w szkole i dla mnie zawsze spotkania z młodzieżą były czymś bezcennym. Miałam okazję dziś przez krótką chwilę, ale spotkać się z grupą młodzieży i muszę powiedzieć, że byłam niezmiernie dumna rozmawiając z nimi, bo odznaczają się tak wysokim poziomem kultury osobistej, inteligencją, wiedzą, ale także patriotyzmem, bo przez chwilę mogliśmy o tym porozmawiać, że naprawdę jestem dumna. Jestem dumna z nich. Jesteśmy rozsiani po całym świecie. Poza Polską mieszka nas ponad 20 milionów. I wśród tych 20 milionów są miliony takich młodych ludzi. Ale to, że po raz 11 bierzecie udział w konkursie Być Polakiem, najdobitniej świadczy o tym, że choć mieszkacie na różnych kontynentach, to jednak znacie swoje korzenie, jesteście związani z Polską i że te nasze polskie serca, bez względu na to, gdzie one są, biją jednakowo. Ten konkurs tegoroczny był pod takim szyldem Solidarność. Szyld Solidarność w roku 80 był dla nas Polaków czymś niezmiernie ważnym. I dziś po 40 latach okazuje się, że wy, młodzi ludzie, zupełnie nie pamiętający tamtych czasów, ale dzięki swoim rodzicom, dziadkom, ale także dzięki swoim nauczycielom, wiecie, czym była Solidarność, jak bardzo na to czekaliśmy, jak bardzo chcieliśmy zmian i jaka potężna wspólnota wtedy została wśród nas zbudowana. Ponad 10-milionowa wspólnota. I ta wasza obecność dzisiaj, te wspaniałe prace, które przysłaliście na konkurs, świadczą o tym, że mimo, że minęło tyle lat, nadal jesteśmy jedną wielką wspólnotą i wciąż potrzebujemy pielęgnować ją i o nią dbać. Wy jesteście znakomitymi ambasadorami Polski na całym świecie. Chciałam wam serdecznie, bardzo serdecznie, z głębi serca podziękować za to, że podjęliście się tego trudu, żeby wystartować w tym konkursie. To wcale nie było takie łatwe ani proste. Niektórzy z was te prace pisali samodzielnie. Niektórzy korzystali z pomocy, bo rozmawiałam i bardzo dobrze, że korzystacie z pomocy. Ale dzięki temu ta Polska jest ciągle blisko was. I dla nas, mieszkających tu, nad Wisłą, to jest bardzo ważne wiedzieć, że młodzi ludzie, młodzi Polacy, wspaniali, inteligentni, mądrzy, dobrze wychowani, znający swoją przeszłość, piękną historię, że oni wciąż myślą o Polsce. Ja cieszę się, że często tutaj bywacie, że macie kontakt i łączność z ojczyzną. Dzisiaj mówiliśmy o tym, że gdybyśmy wszyscy wrócili do Polski, bylibyśmy potężnym, prawie 60-milionowym narodem. Dziękuję wam za udział w tym konkursie, dziękuję za tę obecność, ale chciałam także nisko pokłonić się wszystkim nauczycielom polonijnym, którzy wzięli także udział w tym konkursie i podziękować państwu za waszą pracę. Ja wiem, jaka to jest wspaniała misja. Ja tę misję wykonywałam przez prawie 30 lat. To jest coś fantastycznego, móc wpływać na młodzież, na jej postawy, uczyć ich wartości, pomagać rodzicom w wychowaniu, uczyć tego patriotyzmu, szczególnie te dzieci, które są daleko od swojej ojczyzny. Dziękuję państwu bardzo, bardzo serdecznie za to. Gratuluję oczywiście wszystkim tym, którzy są laureatami, ale wszystkim gratuluję tego, że podjęliście się tego trudu i wzięliście udział w konkursie. A czego mogę wam życzyć? Przede wszystkim pamiętajcie o tym, że zawsze powinniście wysoko nieść głowę podniesioną do góry, ponieważ Polska jest krajem z przepiękną historią, wielką tradycją. Naprawdę powinniśmy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Ten konkurs Być Polakiem o tym właśnie przypomina. Życzę wam, żebyście ten kontakt z ojczyzną mieli jak najczęstszy. Żebyście tu często wracali, żebyście także tu mieli swoich przyjaciół, bo zawsze powinno być takie miejsce, do którego ma się możliwość wrócić. Takim miejscem na pewno jest Polska. Życzę wam również wielu sukcesów, bo wasze sukcesy, a będziecie ich w życiu mieć na pewno bardzo wiele, to jest także sukces Polski, bo ja bardzo często powtarzam, że Polska jest krajem niezmiernie
bogatym, ale największe bogactwo tkwi w ludziach, szczególnie w młodych Polakach, którzy na świecie w wielu trudnych konkursach zdobywają najwyższe lokaty. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję, serdecznie gratuluję i życzę Wam, żebyście jeszcze nie raz podejmowali podobne wyzwania jak ten konkurs i żebyście odnosili jak najwięcej sukcesów. Dziękuję bardzo.